Okej. Przed miesiącem zadzwoniłem do pana Roberta Szaja, ponawiając kolejną propozycję i zaproszenie przyjazdu do Włodawy. Tak się szczęśliwie złożyło, że tym razem pan Robert powiedział, że przyjadę. To trwało 15 lat. To zaproszenia były ponawiane od 15 lat. No ale na szczęście udało się znaleźć ten jeden dzień taki, który by pozwolił na przyjazd tutaj i pokazanie właśnie tego filmu, który realizowaliśmy przez cały rok, praktycznie od lutego do jeszcze kilka dni temu kończyliśmy jego montaż. Jeszcze poprawki po premierze, bo po premierze były jakieś drobne uwagi, udało mi się pewne niuanse wyłapać i udało nam się dzisiaj ten pokaz zorganizować właśnie tutaj w szkole. Jak żyć bez ręki? Ja się z tego bardzo cieszę, ponieważ ten film zawiera niezwykłe walory edukacyjne i wychowawcze jednocześnie. Wielu młodych ludzi w tej chwili myśli, że tak naprawdę nie ma żadnego wpływu albo niewielki wpływ na swoje życie, że niewiele da się coś zmienić. Ja myślę, że ten film pokazuje jasno i wyraźnie, że wtedy, kiedy nie możesz nic zmienić, możesz zmienić swoje myślenie. Jeśli zmienisz swoje myślenie, to twoje życie się naprawdę odmieni. A przykład pani Natalii Partyki dobitnie wskazuje, że przekraczanie wszelkich granic, ograniczeń może prowadzić do ogromnego sukcesu, a jednocześnie czucia się swobodnie ze wszystkim tym, co nas ogranicza. Ja myślę, że to, co powiedziałeś, no, to jest bardzo istotne. My, przygotowując ten film, staraliśmy się, żeby on dotarł do każdej grupy wiekowej, żeby mógł być prezentowany zarówno uczniom gimnazjów, uczniom liceum, jak i osobom starszym, żeby pokazać wpływ na przykład dziadków na młodych ludzi, czy też wpływ nas samych na to, w jaki sposób to życie sobie układać. A ten przykład właśnie Natalii, która już w wieku 15 lat, w wieku szkolnym była najlepszą w czymś na świecie, jest doskonałym przykładem do naśladowania przez innych młodych ludzi, którzy szukają, pewnie większość z nich ma jakieś poukrywane talenty, poukrywane pasje, warto je wydobyć na zewnątrz i być rzeczywiście w czymś pozytywnym i dobrym, najlepszym na świecie.